Rozpoczynamy rozmowę Radia Campus, a naszym gościem jest Wojciech Fiedorczuk, stand-uper, polski koszykarz występujący jako silny skrzydłowo, obecnie trener koszykówki. I panie Wojtku, takie pytanie do eksperta, jak zrobić poprawnie wsad? Bo ja ostatnio jak robiłem wsad, to się trochę popsułem i zastanawiam się, jak robić go poprawnie tak na przyszłość. No to jest też nauka taka, która, znaczy ta umiejętność, która jednak technika ta się zmienia, bo to idzie do przodu bardzo mocno. I te najnowsze jakby trendy to mówią jednak o dwutakt jakby, i to jest jakby początek tego do dobrego wsadu, pierwszy etap. No a na końcówkę już to jednak zależy od wyskoku i jednak od trenowania tej nogi konkretniej, mocniej, która robi wyskok nam. Czyli ta noga musi mieć specjalny jakby plan treningowy, który pozwoli, no to jest kwestia, bo prawda, wysoko, ile jesteśmy nad koszem, tak? I to się liczy. I jeżeli ta noga będzie dobrze wytrenowana, ta różnica może sięgać 20 centymetrów i ten... I oczywiście zależy też kto, czy chodzi o efektywność, czy efektowność, prawda? Bo jeżeli chodzi, startujemy tylko w zawodach, gdzie mamy pięknie wsadzać ten kosz zdobywać, no to też inne mięśnie jednak pracują nad tym pięknem, a inne nad skutecznością. A to też trzeba dużo czasu spędzić na siłowni, żeby ta noga była odpowiednio wzmocniona. Tak, raczej siłownia niż plac gry. A jak pan urodził się w Łodzi, pan grał też w Łodzi, to czy pan może kiedyś trenował Marcina Gortata? Czy to dzięki panu ten Trenowałem, tylko że to tak troszeczkę nieświadomie, bo widziałem go też na boisku pod blokiem, często gdzieś tam ten i też dawałem takie sygnały, on tego może nawet nie wiedzieć, że był przeze mnie trenowany, bo to było takie bardziej niewerbalne, coś tutaj... Wie pan, takie raczej sugestie przez kogoś, raczej takie, może on myślał, że coś innego, że ja proszę go, nie wiem, o papierosa, o coś tamtego, a to była sugestia do tego, żeby coś zrobił na boisku. Według internetu pan ma 64 lata, ale muszę też panu przyznać, tak, w zeszłym roku 63 konkretnie. Tak, 63, czyli w zeszłym roku, tak. Czyli internet kłamie. Kłamie, tak, bo on ma ten rok, a ja liczę się z poprzedniego. Nie, bo właśnie chciałem też powiedzieć, że pan bardzo młodo wygląda, jak ma 64-latka. Dziękuję serdecznie. Nie, to prawda, ale czuję się na 60, no 63-2, tak. To pan jest też jak Kuba Wojewódzki, można powiedzieć, że taki, no wiekowy, a młody. A młody, tak, no to Kuba Wojewódzki to taki, dobra, on z owłosieniem ma jakoś takie lepsze, może możliwości miał lepsze, może dostęp miał lepszy jakiś taki, ale tak, gdzieś tutaj podobnie. A zastanawiam się, dlaczego wokół pana jest taka aura tajemniczości, bo z reguły komicy czy osoby, które występują w telewizji, zawsze gdzieś tam emanują tym swoim CV, swoją biografią, zawsze dziennikarz robiący research może sobie skopiować datę urodzenia, miejsce urodzenia, a tutaj nie mogłem tej informacji w przypadku pana zweryfikować. To jest rozsiane, bo to rzeczywiście tych informacji już jest dużo i ten tłok informacyjny. Ja też się nie pcham. Niech teraz się przebijają te informacje ważniejsze o koronawirusie, o polityczne sprawy, kto wygrał wybory, białoruskie sprawy. Niech to wszystko idzie na plan pierwszy. Ja gdzieś tam upycham to po bardziej takich stronach, nie wiem, przyrodniczych, jakichś takich mniejszych i nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, on, tak jak pan tutaj o tej koszykarstwie tym można jednak można znaleźć, poczytać. Jeżeli ktoś się interesuje, a wiadomo, nie ma sensu się interesować, jeżeli się nie będzie wchodziło dalej, tak? Czyli pobieżne informacje to wystarczą, nawet błędne. Tak, po co komuś pobieżne informacje trafne, prawda? To prawda. To pan od 2000 roku prowadzi własną działalność komediową. Tak. I kiedy pan zrozumiał, że pan na swoim humorze może pan zarabiać już nie jako copywriter, nie pracując w reklamie, tylko właśnie występując na scenie? No jak przelew doszedł. Jak były autentyczne pieniądze na koncie i z których mogłem opłacić rzeczy i nikt nie mówił, że halo, te pieniądze nie powinny... Bo wie pan, można zarobić pieniądze z czegoś, tak? Mm-hmm. Na przykład z Disco Polo pieniądze, niektóre nie są... Ktoś zarabia, nie wiem, Zenek 5 milionów złotych za coś, ale one nie są prawdziwe. A to niektórzy jakie, nie uznają, to, nie uznają. To są na przykład wtedy? No to, że tu wymieniłem taki przykład, ale jeżeli ktoś nie uznaje danego zajęcia, a ten drugi zarobił te pieniądze na tym zajęciu, idzie do sklepu i chce chleb, to chleb kosztuje 50 tysięcy na przykład. A czy panu jako stand-uperowi ktoś kiedyś odmówił chleba? Nie, dlatego, bo ja bułki bardziej. Bułeczki, a tak, jakieś tak. Konkretne sznytki? Kajzerki. Kajzerki, akurat, czyli tak klasycznie. Klasycznie, tak, czyli niezdrowo.
Niezdrowo, rzeczywiście. Niezdrowo, bardzo niezdrowo. Białe pliczywo jest bardzo niedobre. Bardzo zwłaszcza niezdrowe. Dla koszykarza, który oszukuje, że jest koszykarzem. I wspomniał pan o tym pierwszym przelewie. Kiedy ten pierwszy przelew za występy artystyczne się pojawił na koncie? No około 2000, coś takiego może. Ale to wtedy jeszcze to gdzieś z tą reklamą było łączone, czy już reklamę pan zostawił? Ja jej nigdy nie zostawiłem, bo ja cały czas jest... Tylko podobno wcześniej pan pisał reklamę, a teraz pan występuje. No to też przypadek generalnie gdzieś tam, bo to koleżeńsko bardziej. To jest nepotyzm. Z tym wystąpieniem? Występowaniem w reklamach, ponieważ sam je robiłem wcześniej i jakby... Pozostałem w tym kręgu jakby przestrzeni i ktoś mi zawsze przedstawia, coś daje i ja to biorę. I to jest klasyczny nepotyzm po prostu. A, rozumiem, ale to jakiś członek rodziny też tam pracuje, czy to bardziej nepotyzm, że znajomy? Znajomy, po prostu znajomy. Bliski jakiś znajomy? No dosyć bliski. No, z mojej poprzedniej firmy, teraz to chyba nawet o Sławomir Trzęśniak, komiczny odcinek cykliczny, pan pamięta? Nie. Wasowski, Tiraperz z Wisły, to kojarzę. Chociaż to nie moje czasy, ale kojarzę, bo nam w szkole też puszczał historyk taki starszy, więc pamiętał. Więc Sławomir Trzęśniak zaproponował mi, ja to przyjąłem. No, a pan jak zajmował się reklamą, to pan też wymyślał hasła reklamowe? Tak, też. Copywriterska robota. Tak. Czyli też te początki właśnie tego stand-upu już robił pan w reklamie, można powiedzieć, bo tam też trzeba było grać słowem, jakoś zachęcić ludzi. To prawda i tam ułożenie żartu w przestrzeni na linii czasu, czyli czasu 15 albo 30 sekund. Więc trud polegał na tym, żeby się zmieścić i żeby to działało w tej przestrzeni czasowej. I no, to na pewno dużo praktyki takiej dało mi jakąś umiejętność, tak mi się wydaje. A jak nastąpiło to wejście w świat komedii, w świat stand-upu? Troszeczkę przez świat kabaretu. Ponieważ, znaczy nie było za bardzo wejść. Trudno było powiedzieć, samemu odgadywać, którędy odnajdywać to wejście, więc kiedyś się zgłosiłem na eliminację paki z kolegami, gdzie się nie dostaliśmy. To były takie próby, jak są amatorzy, to są amatorzy amatorów. To my byliśmy tymi jeszcze wcześniejszymi amatorami, którzy nawet nie są amatorami. Ale później jakoś tak delikatnie coś jeszcze zrobiłem. Jeszcze znowu kiedyś próbowałem tam się dostać. Dostałem się jakoś na któryś etap. Później gdzieś wyrzucili mnie z jakichś tam półfinałów. Znaczy nie wyrzucili, ale tak tam był nieprzyjemny. Za brak skuteczności. A później już kolejnym razem udało mi się jakby wygrać to z dobrym rezultatem. A to za brak skuteczności w związku z nierozśmieszeniem publiki. Tak, dokładnie, tak. Bo z tym to się wiąże, tak. I pan ma jakiś żal do nich? Mam żal do społeczeństwa ogólnie. Że się nie śmiali? No, że mnie tak wychowali, że nie potrafiłem tego zrobić dobrze. A jak teraz pan odnalazł tę metodę na to, żeby rozśmieszać? Odnalazłem swoją grupę odbiorców. A co to jest za grupa? No wydaje mi się, że gdzieś tam grupa, która ujmuje rzeczywistość w jakiś sposób taki podobny, czyli doszukuje się tam też innych warstw. Poszukuje, nie stara się żyć bardzo konwencjonalnie albo myśleć konwencjonalnie, tylko gdzieś troszeczkę... W samym ich myśleniu, rozmawianiu jest jakiś poziom drugi, na którym możemy się porozumiewać. Pan też jest chyba jedynym polskim stand-uperem, tak przynajmniej mi się wydaje, który nie ma swojej inspiracji z zagranicy, tylko pan tak patriotycznie podziwia pan Tuwima, Słonińskiego, starszych panów, Młynarskiego. Pan może też młodym słuchaczom, bo to jest jednak radio studenckie, polecić na przykład jakieś książki, lektury danych panów, żeby oni się zaznajomili, żeby oni mogli chociażby bardziej zrozumieć ten humor, który pan prezentuje. Znaczy, ten humor gdzieś tam, znaczy no na pewno tych, których pan wymienił, ale to jest gdzieś tam, tylko i można uszyć jakiś świat taki nieklasycznego humoru i
I zrozumieć to na przykład, co ja robię, albo też kto, bo to się pojawiają osoby, które w jakiś sposób taki troszeczkę inaczej, nie klasyczny, a zwłaszcza w stand-upie, który teraz jest, biegania, przeklinania i krzyczenia, czyli dynamicznego stand-upu, który się uważa, że to jest, aha, to jest to, bo biega, krzyczy i się śmieje sam z siebie, to jest już śmieszne. Można to jakoś tam stworzyć, ale gdzieś mam te również zagraniczne jakieś wzory, bo znaczy okazało się, że mam, bo znalazłem to podczas już badania i rozwijania się, tak mi się wydaje. Znaczy głównym takim światowym liderem komedii dobrej to jest Stuart Lee, ten Brytyjczyk, który jest wzorem takiego czegoś, co jest inteligentne i dziwne, swoiste, oryginalne i za każdym razem oszałamiające. Czyli opis na stand-up Polska musimy zaktualizować, że jednak się znalazł jakiś stand-uper. Nie, mi jest troszeczkę przykro, że on jest taki, bo on jest, on jest wyjątkowo dobry i ja trochę nie chcę tego mówić, bo no, czuję się, że mam jeszcze tam kilka stopni do tego poziomu. A pan wspomniał też o tym, że dzisiejszy stand-up nieraz bazuje właśnie na wulgaryzmach. Nawet wcześniej wymieniony Julian Tuwim wypowiadał się wulgarnie, miał wulgarne wiersze. To nie jest przeszkoda. To nie jest właśnie przeszkoda, ale chciałem się dowiedzieć, czemu pan tak tych wulgaryzmów unika. Panu się zdarzają, zdarzają, ale pan się oczywiście. Zdarzają się z różnych powodów. Albo celowo, albo ze względu na pośpiech, albo sytuację podbramkową jakąś, gdzie się często ratujemy takim, to są wytrychy, bo jak się okazuje, jak ktoś jest na scenie i widzi te, poznaje tą sytuację, to może się uratować czymś takim, bo one działają czasem, albo często. A tak w ciągu dnia, jak pan prywatny, gdzieś tam jako ojciec, czy jako mąż występuje, jako u pan unika, czy... Jako ojciec się staram. Ale to wtedy są te wulgaryzmy. Wulgaryzmy cały czas, żeby poznały dzieci od razu. A też jakieś zamienniki może pan polecić, żeby tak jeden od razu... na drugi wymieniam. A, jeden na drugi, rozumiem. Tak, ale tam nie jakiegoś słowotwórstwo, tylko raczej klasyki. Panie Wojtku, jak u pana wygląda proces tworzenia żartów, proces tworzenia monologu? O, to skomplikowany proces albo prosty. Ja czekam na wenę, jakby czasem ją próbuję wywołać. Ale w jaki sposób? Siadając i próbując pisać, albo korzystając z wątków, śladów jakichś, które gdzieś kiedyś już zapisałem, żeby, które rokują. A to pan ma taki notesik swój, pan tam zapisuje, czy w komórce? Na różnych. Mam notesik, mam notatki komórkowe i mam pliki, dokumenty wordowskie, wielostronicowe, gdzie coś mi się wydaje. No i to później albo próbuję w jakiś sposób jakoś jeszcze rozniecić, czy coś w tym jest, albo czekam rzeczywiście na spłynięcie na mnie jakiegoś tego, co zobaczę i to samo się układa czasami. No później oczywiście weryfikacja sceniczna, ale to nie jest weryfikacja często tylko, że ufam publiczności, która zaakceptuje lub nie, tylko po prostu muszę przetrzeć się również scenicznie, czyli przewalczyć. Ja często, bo często widzę, że komicy albo idą na scenę, aha, to działa, albo nie działa. Ja robię tak, że to wchodzę i jak mam do tego zaufanie, że to może zadziałać cały ten koncept, no to ten koncept próbuję dosyć długo przeorać. A to zaufanie to jest intuicja, czy pan też jak gdzieś tam testuje, chociażby na rodzinie, na kolegach? No tak, no na pewno to życiowe. Wydaje mi się, że też jeżeli tworzymy taki humor, to on sam wychodzi w naszym przestrzeni, no, w naszym życiu po prostu. Jeżeli on tu działa jako taki koncept prawdziwy, czyli szczery i działający na ludzi dookoła, no to on może,
nie zawsze scenicznie jest to do przeniesienia, bo to sytuacyjne są często rzeczy kontekstowe i tu i teraz szybko i nasze poczucie, jakie mieliśmy, to jest bardzo trudno przestawić, tak, ale czasami się udaje i ta scena jest i weryfikatorem, ale może mniejszym, ale bardziej takim miejscem pracy, które pozwala wyrównać, przyciąć, dociąć, sprawić, że to będzie koncepcyjnie jakieś sensowne, spójne, bo takie staram się. Wspomniał pan o tym, że content ma być szczerym. On musi być szczery, czy może być zmyślony, absurdalny? Może być zmyślony, ale dla mnie zmyślony też jest czasem szczery. No jeżeli się jest takim, ma się wewnątrz taką konstrukcję, że te zmyślenia jest jakby też elementem codzienności, to też jest szczerze, czuje się to, tak? To szczerze, szczerze życiowo. Szczerze się oszukuje na przykład. Tak, tak, też można. Można też być na przykład niezwykłym kłamcą. Na tak, przykład. Można. Kiedy Antoni Syrek-Dąbrowski był w naszym studiu, to on powiedział tutaj, że on polityki unika. Pan od 2019 roku jest gościem w programie Szkle Kontaktowym, gdzie pan się z tą polityką styka. Jaka według pana jest polska polityka? Smutna, wesoła, czy absurdalna, jak humor pański? Jeszcze nie, znaczy to jest bardzo trudne, ocenianie tej polityki, to jest takie z jednej strony sztywne, garniturowe, napięte, bardzo makiaweliczne i bardzo widać, że z tego wyścigu szczurów, bo wszyscy, którzy w tych partiach się gdzieś tam docierają wyżej, to są buldogi, którzy się zagryzają, widać po nich, jak oni potrafią mówić, jak to jak z karabinu to wszystko jest jakoś tak ustawione i to jest tak odrzucające i pokazujące, kto tam dochodzi gdzieś na ten pułap i kto nami miałby rządzić. No ale zdarzają się ludzie z poczuciem humoru, którzy potrafią również zabawnie mówić, ale rozumiem, że ten absurdalna, bo dzieją się rzeczy absurdalne. No i taka jest teraz, bo teraz mamy takie czasy, prawda? A pan myśli, że większość polityków w naszym parlamencie zna księcia Machiavelliego? Czy zaliczyli tę lekturę? Czy nawet robią jakieś rzeczy nieświadomie? A myślę, że mogli zaliczyć, bo to jakby oni się pewnie dobrze przygotowują do swoich ról. Żeby wpisać to w swój charakter, ale też obudować się jakimiś narzędziami, które pomogą im zajść dalej. A pan by widział niektórych polskich polityków w jakichś tam innych dziedzinach artystycznych, na przykład jako stand-uperów? Czy bym widział, tak? Tak, czy bym pan ich widział jako właśnie stand-uperów? Że jakby pan któregoś polubił, to jakby tam się nie dostał przy którychś wyborach, to że pan mógłby mu zaproponować, że zapraszam na występ wspólny na przykład. Myślę, że no bo oni przemawiają, czyli generalnie na przykład patrząc na polityków amerykańskich, czy no nie wiem, brytyjskich, Boris Johnson, który to są mówcy, którzy gdzieś dużo również wkładają tam rzeczy z dziedziny humoru, czyli to okraszają. Tak jak przemowa musi być i dynamiczna, ale musi być też zabawna i punktowo trafiać też i podbijać również się humorem. Tak na przykład robił Obama, który też, zresztą oni też bardzo często chodzili do różnych programów satyrycznych i pokazywali tam swoją moc. No to u nas pewnie też, no. Teraz mam gdzieś w głowie posła Kamińskiego, czy senatora chyba, który jest takim pistoletem bardzo takim szybkim. On tam też czasem potrafi tak w ten sposób sarkastycznie gdzieś coś powiedzieć. A pan powołał się na Obamę, na brytyjskich polityków, no też brytyjska polityka jest taka bardzo teatralna, mam wrażenie, a pana zdaniem w polskiej polityce brakuje luzu? No, jeżeli popatrzymy na partię rządzącą, to brakuje luzu na pewno. Lepiej jest, wydaje mi się, gdzieś tam na opozycji, no, może jest to więcej tych partii, więc może mamy większy wybór, ale jest tam wszystko takie do granic napięte, ale nie wiem, czy to nie jest przez ten konflikt, który, i nie wiem, jak jest wewnętrznie między nimi prywatnie, czy tam na tej drugiej warstwie, ale jest widoczne taka sztywność duża.
Właśnie jak się pan w tych ramach odnalazł? Bo jak pan występował na scenie, no to raczej tam przychodzili na widownię ludzie, którzy mieli gdzieś tam zamysł się pośmiać, a jak pan chociażby w szkle kontaktowym robił sondy z politykami, gdzie ja pamiętam taki odcinek, gdzie pan się ich pytał o sposób walki z komarem, no to pan się też zetknął z taką sztywną reakcją na coś takiego, że ktoś zareagował na zasadzie: panie, pan sobie tutaj jaj nie robię, jestem poważny facet, nie będę odpowiadał na te pytanie, chociaż to jest pytanie, które dotyczy naszego życia, bardzo ważne. Politycy też starają się rozluźnić przy takim, no i wyczuwają. My czasami podpuszczaliśmy ich, gdzie zupełnie nie rozumieli intencji, że to jest humorystyczne. Łapali się później, ale kamera też powoduje to, że oni nie obedrą z tego pozoru nas przy kamerze i nie nakrzyczą na nas, tylko najwyżej spojrzą jak na idiotów, więc tu różnie było. Starają się wchodzić w te konwencje i jedni wchodzą lepiej, drudzy wchodzą gorzej, ale to jest bardzo ciekawe. Najczęściej my wychodzimy na idiotów, ale stoimy w tej roli i chcemy być w tej roli. Jakoś. A zdarzała się taka sytuacja, że kamera zgasła i ktoś tam do pana, że panie, pan tutaj źle pyta. Źle, bardzo źle. Nie, chyba nie. Przy kamerze, nie wiem, z Michałem Kępą chyba, któraś pani z lewicy, jeżeli mówiliśmy o tych końcówkach męskich i żeńskich, to w sposób taki bardzo poważny powiedziała, że jej to się nie podoba, tego rodzaju podejście, że żartowanie z tego, czy jest to końcówka jakiegoś dziwnego zawodu żeńska. A jeszcze niech pan powie, kończąc wątek, dlaczego pan się na taką przygodę zdecydował w ogóle? Kępa mi załatwił po prostu. Tak jak Sławek mi załatwił te reklamy, to Kępa mi tutaj załatwił w tym Ale szkle. To panu można zazdrościć przyjaciół. No to tak, kolego, tak. To bo, prawda, że... Bo oni potrafią tak. załatwić. I zwłaszcza, że ja nie prosiłem o to nikogo. I to jest bardzo fajne, że... A to jest taki lepszy trochę nepotyzm, bo często jest taki nepotyzm, załatw mi coś, załatw, weź mi tutaj... Proszenie się. Tak, proszenie się takie. Są takie, bardzo często spotykam też w naszym środowisku. A tutaj bez żadnego proszenia, może ty byś chciał coś Ale tam bo pan też podkreśla często to, że pan ma dar do niezałatwiania czegoś, to może dlatego pan takich ludzi, którzy potrafią załatwić, przyciąga. Tak, może oni rzeczywiście chcą albo popsuć mój koncept, albo nie wiem... Myślę, że trzeba mi pomóc. O muzyce zaczęliśmy sobie rozmawiać. Tak, pan tak. jeszcze najnowszej płyty Takao Hemingwaya nie słuchał. Powiedziałem właśnie, że słuchałem i że był to jarmark, a się okazało, że w nocy weszła nowa płyta jakaś. Europa. Nie wiem, to Europa. Rząd wprowadził czy coś. Bardzo możliwe. W związku z tymi powiatami, które znowu są na pomarańczowo albo czerwono, to do tego dołączono płytę Takao Hemingwaya. Znowu. Żeby Europa. Coś było od życia. Tak, żeby tak, dla tych powiatów. A pan rapu w ogóle słucha? Bardzo mocno, bardzo jestem zawodnik mocny w rapie. Pan też w Hot 16 Challenge 2 wziął udział. Wziąłem udział, tak. Gdzie pan miał takie dobre wersy i pan się odgryzł panu Quebo na Fide za wersy o polskim stand-upie. Tak, znaczy to wszystko w jakimś cudzysłowie, ale... Tak padły tam takie słowa, były takie żarty. A czy pan już jakoś się kontaktował na żywo z panem Quebo na Fide i wyjaśniał te sytuacje? Trudno, te nie ma go w domu cały czas, jak chodzę. A, pan próbuje listy wysyła, ale... Nie, chodzę po różnych domach, a nie ma go w tych domach, do których chodzę, bo nie mam do końca jasności, w którym będzie. To też taka robota detektywistyczna przed panem, żeby tak. jednak odnaleźć dom tego. Wyjaśnić tę sytuację, bo sytuacja rzeczywiście nie jest przyjemna dla tego młodego naszego rynku stand-upowego, który jest obrażany, szargany przez właśnie rapowe środowisko, które jest, niektórzy twierdzą, że bardzo bliskie stand-upowemu, bo to jest jakby, może być podobny odbiorca, może być podobna filozofia jakiegoś takiego bycia tu trochę buntowniczego i nowego, to prawda. I oni tak troszeczkę podgryzają ten stand. Oczywiście trochę żartuję, bo ja jakby popieram. ale tak, pan Quebo na Fide powiedział, że stand-uperzy, nie wiem co... Nieśmieszni, czy jacyś... Czy, no, że myślą, że są śmieszni, a są nieśmieszni. Tak. A wcześniej chyba też pan Kękę też gdzieś tak trochę rapował i ja się w sumie z tym zgadzam. A koledzy też bardzo to przeżywają?
No, są koledzy, którzy rzeczywiście myślą o rozstaniu się z tym zawodem, z tą profesją. Można mówić już zawodem. Jakieś konkretne nazwisko pan może podać, bo pan newsa trzeba mieć, dobrze, żeby był na główek. Dobrze, to powiem, bo może coś mi się stało. No i wszyscy słyszeli tak, te to, nazwiska. To ta osoba odchodzi już. I już te nazwiska są znane. Ja widziałem, że stand-uperzy nieraz z raperami grają w piłkę, więc pan może będzie na boisku miał okazję do rewanżu. Jak pan Kwebo na Fide się zgodzi zagrać. No może, nie wiem na jaką pozycję, bo wiem też, że w piłkę gra. Grał, w KTS-ie weszło, ale chyba już nie gra. KTS weszło? Tak, a jest taka drużyna, tak, i on tam był ogłoszony i nie wiem, czy w jakimś spotkaniu może zagrał. Może przebrany grał, żeby, wie pan, nie rozpoznać, czy no coś. Tak, tak, no bo to przecież by więcej mogło przyjść ludzi na taki mecz niż dziewczyn, na prezentację tak, Maradony czy Cristiano Ronaldo. U nas więc, tak, na pewno. Więc jak taki stadion mały tam tego klubu, to by mogło się to różnie... Za mało by osób weszło. Zakończyć, dokładnie. Jeszcze do tego stand-upu wrócę. Pana zdaniem, jaki był kluczowy moment rozwoju polskiego stand-upu? Co zdecydowało, że staliście się tak popularni? No bo ja pamiętam, że jak były różne roasty, to tam youtuberzy często jakieś szpilki w panów gdzieś tam kierowali, że 200 osób ogląda na YouTubie, a teraz macie zasięgi lepsze niż ci youtuberzy, którzy was dręczyli. To ja tutaj się nie mogę za bardzo podpinać, bo ja nie mam jakichś specjalnych zasięgów dużych, ale ogólnie... Pół miliona jest. No jakieś tam są takie zasięgi, no dla mnie sympatyczne, które widzę, że jakby mam radość z tego robienia i że wiem, że ktoś tam to odbiera tak, jak ja chcę, albo połowicznie, tak jak ja chcę, to już mi wystarcza. Ale rzeczywiście to jakoś ruszyło. To ruszyło trochę, a później to były pewnie, te roasty były jakimś krokiem, taką barierą po przekroczeniu, której to się jakoś tam rozeszło. Następnymi rzeczami to były te popularne teraz nazwiska, które rzeczywiście rozpowszechniły to na wszystkie dziedziny, że tak szeroko to jest jakoś tam rozpoznawalne. Czy to jest dobre? Nie wiem, to jest bardzo szybkie, przez co nie można, ta scena się rozwija nie jakoś tak sensownie, czy to jest takie jakby rzucanie się po lajki, po odbiorce, takie jak najszerzej. No, nie wiem, to jest... A pan też się rzuca? Rzucam się po prostu, bardzo mocno się rzucam. Ale trudno mi to też oceniać, bo no to trzeba było się przyjrzeć i bardziej publicystycznie, jakoś dziennikarsko jakiś artykuł taki stworzyć, który by zobrazował to. Socjologicznie, tak. Bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tak samo jak rap powstawał, ale to trwało jakiś czas dosyć długi, a my mamy, no nie wiem, my zaczęliśmy 10 lat temu, a to, co wybuchło, to było może od 5 lat coś takiego jest, tak? Że przeszliście z podziemia do mainstreamu. Na przykład, tak. Albo do z podziemia do piwnicy, a niektórzy na 7 piętro, tak. A czemu roastów już nie ma? Czy ci wszyscy sławni dali wam, wystaliście z tych sławnych to, co było i stwierdziliście, a już panu dziękujemy, już my jesteśmy znani, już sobie radzimy. Dlaczego nie ma, to trudno też powiedzieć, ja nie wiem, bo to każdy może to zrobić przecież w tej chwili, to nie ma problemu, ale my jakoś tak nie my. Pewnie jeżeli się trafi jakaś fajna osoba, bo wydaje mi się, że to powinno być jakby całościowe fajne widowisko, czyli i gość ten główny, ale również osoby, które dookoła są, ale też te osoby powinny w jakiś sposób się przenikać i mieć jakiś związek ze sobą, żeby to było takie, żeby zrobić to lepsze niż było, a nie tylko żeby zrobić. Bo ja widziałem roasty ostatnio, ale nie ze Stand Up Polska, tylko tam inni panowie jacyś komicy zrobili. I było, ale nie od panów. No nie od nas. Tak. No tak, a jeszcze jak to jest z tą kradzieżą żartów? Bo ja wiem, że komicy są bardzo wyczuleni. Czy pan kiedyś kogoś przyłapał na tym, że panu ktoś żart ukradł? To jest bardzo trudne. Lepiej w to nie... Znaczy tak autentycznie... To się czuje, ale to zależy jakiego kalibru żart. Te tematy są czasem podobne, bo no, mamy ileś tematów, ileś przestrzeni, no to ktoś o relacjach jakiś, nie wiem, chłopak, dziewczyna może mówić pod jakimś kątem
I czy to już jest, będzie kradzież, czy to musi być jakiś patent na zawiązanie tego żartu? Bardzo trudno to ocenić, no ale są takie kwestie, że często się mówi tak, a w pierwszych jakichś takich, w początkach tego rozwoju w ogóle to zdarzało się, że ludzie po prostu tłumaczyli zagranicznych komików i występowali, nie mówiąc o tym na przykład. No I widzowie niektórzy nie sprawdzili. No nie sprawdzili, i było śmiesznie i było fajnie. To może, proszę pana, trzeba komisję powołać do kradzieży. Znaczy, jeżeli coś jest bardzo jasne, ewidentne, no to jest to sytuacja niefajna, a te sytuacje takie niejasne, niedookreślone, one będą. No i tutaj będzie tak, że no, pytanie, jak kto się odniesie, ten, kto stworzył, albo ten, kto powie, ej, to jest takie, mam taki żart, czy coś. I tu jest jeszcze taka kwestia, jak ktoś jest bardzo, bardzo popularny, i będzie miał podobny żart do tego mniej popularnego, ale w środowisku on będzie czytelny, jasny, będzie wiadomo, no to ten duży może zjadać tego małego, ale to już jego prawo nie... A ma jakieś narzędzia, żeby się zbuntować? No tylko siłę mięśni. No, tylko tak, siłowo to tak. Załatwić. No nie wiem, wydaje mi się, czy były kiedyś procesy na świecie o żarty, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja też tego nie wiem, Znaczy w Polsce bym tego nie widział. Też bym tego nie widział w Polsce, chociaż jeżeli utwory muzyczne, czy kawałki fraz muzycznych, o to są czasem konflikty, które się przekładają na procesy sądowe, więc gdzieś tam pewnie, jeżeli to się rozwinie i będzie to jeszcze miało przełożenie finansowe ogromne, no to pewnie... I takie rzeczy mogą się pojawić. Jeszcze, panie Wojtku, na koniec pytanie. Czy dalej pana martwi postawa Polaków? No, chyba każdego odpowiedzialnego człowieka martwi postawa Polaków, Czechów, czy Rosjan. Dalej się tak garbią? Garbią się. Tak. I można jakoś to naprawić? No, nie wiem, czy ja teraz się nie garbię przypadkiem. No, to takie krzesła mam, które sprzyjają garbieniu. Tak, postawa Polaków powinna być bardziej wyprostowana, tak, to trzeba przyjąć. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Wojciech Fiedorczuk był bardzo naszym gościem. Dziękuję. Paulina Dzięcioł rozmowę realizowała. Ja nazywam się Robert Malinowski i słyszymy się za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.